Mariam, assalamualaikum. Dzień dobry, Mariam. Nazywam się Masarat i pomagam kobietom takim jak pani. Mój problem nie jest jakiś poważny. Odwiedziłam już pani organizację. Niestety nie mam jak poddać się operacjom. Już teraz miałam kłopot ze znalezieniem opieki dla moich dzieci. Mamy już dla pani wypis ze szpitala. Mariam powiedziała lekarzom, że miała nieszczęśliwy wypadek. Podobno podczas ataku padaczki upadła twarzą na rozgrzaną kuchenkę. Doktorze, nie wydaje się panu dziwne, że poparzone pacjentki, które tu trafiają, zwykle dostają ataku podczas gotowania? W większości przypadków są to historie wymyślone przez rodziny ofiar specjalnie dla nas. Pacjentki też nie chcą mówić prawdy, dopóki nie nabiorą zaufania. Jeśli nie zdobędziemy ich zaufania, nie dowiemy się, co naprawdę się stało. Mariam opuściła szpital na własne życzenie. O tragedii, która ją spotkała, nie chciała mówić. Bała się, że rodzina męża odbierze jej dzieci, a ją samą wyrzuci z domu. Mamy paragrafy na wszystko. Są kary za stosowanie przemocy i oblanie kwasem. Ale kiedy kobieta decyduje się zeznawać, policjant pyta: co pani zrobiła, że tak panią ukarano? On ma zakodowane w głowie, że winę za to, co się stało, ponosi kobieta.